Im więcej obiektywów, tym lepiej. Po co w smartfonach jest w ogóle tyle aparatów? Jak wiecie, producenci często umieszczają wiele aparatów tylko po to, by smartfon wyglądał na droższy, a klienci na to się nabierają. Jednak wśród wielu modeli są też takie, które nie próbują oszukiwać i oferują na przykład przydatny teleobiektyw. A te przecież są szeroko wykorzystywane w profesjonalnej fotografii. Jednak dlaczego są one w ogóle przydatne, skoro większość producentów stawia na aparat główny? O tym dzisiaj porozmawiamy. Jest ze mną Sara. Powiedz mi, czy jesteś gotowa? Jestem gotowa. No to zaczynamy. Musicie wiedzieć, że ten odcinek zawiera reklamę oferty sprzedażowej Realme. Tu mamy aparat, a tutaj smartfon. I o ile pod względem wagi czy rozmiarów różnią się one znacznie, to na dzień dzisiejszy ich cena jest porównywalna. Natomiast oczywiście telefon ma znacznie więcej funkcji, ale o tym chyba Wam mówić nie muszę. Nawiązując jednak do początku, w tym modelu producent postawił na obiektyw peryskopowy, ale o co w tym wszystkim chodzi, powiem Wam za chwilę. Chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, że nie ma w nim żadnych zbędnych sensorów głębi ani obiektywów makro, które często umieszczane są po to, aby telefon wyglądał na droższy. Jesteśmy w Parku Sołackim, czyli w jednym z najpopularniejszych miejsc do robienia zdjęć w tej okolicy. Ale zanim zaczniemy robić zdjęcia z Sarą, no to powiedzmy sobie w ogóle, dlaczego teleobiektywy są tak popularne w fotografii. Główny aparat w smartfonie to zawsze szeroki kąt. Nie mylić z aparatem ultraszerokokątnym. Nadaje się on świetnie do robienia zdjęć krajobrazów, architektury, jedzenia na talerzu, czy nawet grupek ludzi, ale do robienia pojedynczej postaci już niekoniecznie. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o naturalne kształty twarzy i sylwetki. Teleobiektyw może po prostu lepiej odwzorować soczewkę ludzkiego oka, czyli to, jak u każdego z nas działa narząd wzroku. Dodatkowo teleobiektyw pozwala uzyskać ciekawszą perspektywę przy wielu innych zdjęciach, a nade wszystko umożliwia oddalenie się od fotografowanego obiektu. Ale jak to działa? Realme 12 Pro Plus ma na pokładzie teleobiektyw peryskopowy z trzykrotnym zbliżeniem. Ta technologia pozwala na większe bezstratne przybliżenie optyczne, czyli w skrócie zoom. I to bez potrzeby implementowania ogromnej soczewki, takiej jak ta, na którą nie ma miejsca w smartfonach. Działa on podobnie jak peryskop w łodzi podwodnej. Światło wpada do przedniej soczewki, a następnie jest odbijane pod kątem 90 stopni przez ustawione pod kątem lustro. Przechodzi przez wszystkie inne elementy obiektywu, a następnie trafia na matrycę, no i jest zapisywane. No dobra, wystarczy tej teorii, przejdźmy do praktyki i zróbmy kilka zdjęć. W aparacie ustawiliśmy podobne parametry, jakie są w smartfonie. W smartfonie będziemy korzystali z trybu portretowego z trzykrotnym przybliżeniem, natomiast tutaj będziemy mieli podobną ogniskową. Więc zaczynajmy. Jak myślisz, które zdjęcie zostało zrobione za pomocą telefonu, a które za pomocą aparatu? Wydaje mi się, że zdjęcie z prawej strony było zrobione aparatem, a z lewej strony telefonem. To jest dobra odpowiedź. Szczerze, bardziej mi się podoba to z prawej strony przez kolorystykę. Przez to, że z lewej strony tył jest bardziej rozmazany, wybieram to prawe po prostu. Moim zdaniem smartfon sobie całkiem nieźle poradził z twoimi włosami na przykład, bo tutaj rzeczywiście zostały one całkiem nieźle wycięte, nie ma tutaj artefaktów. No i przede wszystkim też zdjęcie ze smartfona ma mniejszy kontrast w przeciwieństwie do zdjęcia, które jest z aparatu. Zrobiłem już kilka zdjęć aparatem i muszę Wam przyznać, że jest on przede wszystkim duży i ciężki, zwłaszcza gdy mamy obiektyw z zoomem. Natomiast jeżeli chodzi o smartfona, no to co? Wystarczy go wyciągnąć, odblokować, włączyć aplikację aparat, no i już możemy robić zdjęcia nawet z przybliżeniem. Tutaj znowu podobają mi się oba zdjęcia, ale wybrałabym tym razem to, gdzie tło jest faktycznie rozmazane. Bo tutaj to tło jest też mniej atrakcyjne, nie? Bo tu tak, tutaj zasadzie... mi się jakoś za bardzo nie podoba, jeszcze nie mamy do końca wiosny i jednak wybrałabym to zdjęcie z lewej strony. Ale co ciekawe, też twoje włosy i twarz jest bardziej rozjaśnione na zdjęciu po lewej. Zdjęcie po lewej jest bardziej wygładzone, ma mniej tych szumów. Tak. I ta twarz też tak wygląda na bardziej rozjaśnioną. Więcej szczegółów widzę we włosach na zdjęciu z prawej strony. Ale
podobają mi się bardziej z lewej, ponieważ nie widzę takich rzeczy, które mi normalnie przeszkadzają w zdjęciach, czyli te pojedyncze włoski, które gdzieś tam sobie latają. Ja w ogóle widzę, że tutaj moja buzia jest taka, wiecie, bardziej różowa, a tu jest taka, ma taki fajny kolor, tak jakbym chciała mieć normalnie. Na zdjęciu ze smartfona ta twarz ma bardziej wyrównaną tonację, jest jaśniejsza, natomiast na zdjęciu z aparatu ma ona moim zdaniem więcej szczegółów, co prawda, bo mamy tutaj rzeczywiście bardziej widoczne, na przykład twoje zaczerwienienie. Tak. Gdzie akurat w tym wypadku myślę, że lepiej to wygląda na zdjęciu z lewej strony i myślę, że to jest moje nowe profilowe. O, tego byś nie wrzuciła. Tego bym nie wrzuciła, bo mi niespecjalnie się podobają moje rumieńce. Przyszedł czas na większe przybliżenia. W Realme będziemy używali obiektywu peryskopowego, natomiast w aparacie będziemy używali odpowiednika, jeżeli chodzi o ten zoom, a później obraz z aparatu będziemy przybliżali cyfrowo w komputerze. No i tutaj w przypadku smartfona mamy już gotowe zdjęcie, bo mamy suwak i za pomocą zoomu cyfrowego możemy przybliżyć zdjęcie i będzie ono tak wyglądało, jakie zrobiliśmy. Natomiast za pomocą aparatu zrobiliśmy to zdjęcie i je będziemy przybliżali teraz. I przypomnę jeszcze raz, że tutaj ustawiliśmy takie parametry w aparacie, jak i w smartfonie, czyli ogniskowa około 70 mm, trzykrotny zoom optyczny, no a reszta to już jest zoom cyfrowy. No i co sądzisz o tych zdjęciach? Jak ci się podoba? Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że telefon może aż tak bardzo przybliżyć, bo jednak byliśmy w dość sporej odległości od siebie, także jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. No i w tym przypadku raczej wszyscy widzą, że ten aparat nie sprawdził się aż tak dobrze. No zdecydowanie, zdjęcie z lewej strony wykonane telefonem uważam, że wygląda lepiej. No dobra, to krótkie podsumowanie. No na początku, Sara, tak jak się przyznałaś, strzelałaś, które zdjęcie jest ze smartfona, dokładnie, które jest z aparatu. Zdarywałam. Czyli nie do końca wiedziałaś, jak jest rzeczywiście. No udało ci się zgadnąć. Natomiast oczywiście zdjęcie z aparatu w tym przypadku miało gorsze rozmycie, no bo ten obiektyw był jednak gorszy. Zdjęcie ze smartfona miało lepsze rozmycie, bo było to robione cyfrowo za pomocą algorytmu. Oczywiście ten algorytm nie jest nieomylny, co było widać na niektórych zdjęciach, gdzie rzeczywiście włosy były bardzo wygładzone. Nie było widać pojedynczych pasm włosów, tak jak w przypadku aparatu. No i przede wszystkim też obróbka zdjęć, prawda? Że jednak to zdjęcie ze smartfona, powiedzmy, że jest bardziej przetworzone i można powiedzieć, że już jest gotowe tak naprawdę do wrzucenia dalej. A teraz najnowsze smartfony z serii Realme 12 Pro dostępne są do 24 marca w wyjątkowej ofercie cenowej. A szczegóły i ceny znajdują się w linkach poniżej. Zatem mam nadzieję, że w tym odcinku odpowiedzieliśmy na wasze pytania związane z tym, czy teleobiektyw w smartfonie jest potrzebny i jak ma się on do tradycyjnego aparatu. Dziękujemy za wystąpienie, Sarze oczywiście bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach, także pamiętajcie, żeby sprawdzić nasz najnowszy film i oczywiście subskrybować kanał z dzwoneczkiem. Na razie. Hejka. Dobrze, fajnie. Ekstra. Dziękuję ci bardzo. No tak zrobimy, no.